Przed zapaleniem znicza olimpijskiego w Vancouver poznaliśmy skład naszej reprezentacji. Polski Komitet Olimpijski do Kanady wysyła 46 zawodników. Olimpijska atmosfera z każdym dniem coraz bardziej wyczuwalna. Zawodnicy robią swoje, a rozsiani po świecie i kraju dbają o formę. Polski Komitet Olimpijski też robi swoje. Podgrzewa atmosferę, odkrywa kolejne karty. Do rodziny olimpijskiej dołączyła Telekomunikacja Polska. Kilka dni temu był pokaz stroju. Dziś już wiemy, ilu naszych olimpijczyków je założy. Chcę powiedzieć, że polska reprezentacja na Igrzyska Vancouver liczy łącznie 46 osób. Ani dużo, ani mało. Wydaje się, że optymalnie jak na nasze możliwości w sportach zimowych. Tylko raz w historii nasza reprezentacja była liczniejsza. 57 osób pojechało w 76 roku do Innsbrucku. Byli wśród nich hokeiści. W Vancouver będzie nas tyle, ile było 4 lata temu w Turynie. Rzecz jednak nie w cyfrach, a w sile reprezentacji. Wszystkim zapewniliśmy optymalne warunki przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. 46 osób. Szans medalowych dziś nie liczymy. Ma być inaczej niż zwykle, czyli lepiej. Nad tym, żeby Tomasz Sikora odniósł sukces, będzie czuwać 8 osób. Przy Adamie Małyszu 6. Justyna Kowalczyk ma 7-osobowy sztab. Prezes Nurowski chwali się, że to dużo. Powiem szczerze, że to jest takie, takie minimalne zabezpieczenie dla zawodniczki tej klasy. Nad zdrowiem naszych reprezentantów w Vancouver czuwać będzie 4 lekarzy.